Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać w 5 krokach, jak poprawić chłodzenie w laptopie. Mój laptop to Toshiba A500, za którą jeszcze 5 lat temu zapłaciłem 3000 bez złotówki. Po 2 latach był wart 500 zł, a po 3 latach jego wartość spadła do 200-300 zł. Także tutaj naprawdę nie ma się co rozczulać. Jest to 10-krotny spadek wartości po ponad 3 latach. Absolutnie nieporównywalnie i niewspółmiernie zbyt duży do wartości sprzętu. Mój laptop posiada procesor E8400 dwurdzeniowy Core i2 Duo E8400. Tak właśnie go rozbierałem między innymi, aby na przykład zmienić pastę termoprzewodzącą, chłodzącą na radiatorze między kartą graficzną a procesorem i tak wygląda właśnie wentylator pracujący u mnie w laptopie. On się załącza tylko na krótką chwilkę, tak testowo przy starcie BIOSu, natomiast tak u mnie pracuje chłodzenie w większości jego pracy. Zaczynamy od kroku pierwszego, od nóżek. Musimy zdystansować laptopa, czyli podnieść go do góry, tak aby ta przestrzeń, którą mamy od podłoża do po prostu spodu laptopa, była dosyć wysoka, co najmniej 2 do 3-5 cm. Ja to zrobiłem, zobaczcie, w ten sposób, że podobnie jak rozbierałem go chyba z paręnaście razy, aby poprawiać różne rzeczy, postanowiłem już to zrobić raz, a porządnie, tak aby co chwilę go nie demontować po kilku miesiącach, ponieważ już po kilku miesiącach pracy jego parametry wydajnościowe zdecydowanie spadały i była to po prostu wina kurzu. Tak to wygląda u mnie. Zaczynamy od nóżek. Ja zacząłem od nóżek. Z tyłu te nóżki są większe niż z przodu. Muszą być większe. Po to, aby po prostu wymusić cyrkulację powietrza, ciepłe powietrze wówczas, które się tam zbiera pod laptopem, które wydziela spód notebooka, po prostu wędruje do góry. Jest to najlepsze rozwiązanie. To też w jakiś sposób poprawia chłodzenie laptopa. Byłoby gorzej, gdyby to była równa powierzchnia. Natomiast tak, on po prostu sprawia, że ono wyślizguje się najkrótszą, najłatwiejszą drogą, czyli w górę po tej pochyłości. Ja przymocowałem nóżki, to są nóżki z podkładki chłodzącej, innej. Podkładek chłodzących miałem bardzo wiele miałem tych podkładek różnych, wszelakiej maści, z wentylatorami i bez. Tu widzicie, ja je przykręciłem, odciąłem je właśnie z jednej z podkładek i przykręciłem bezpośrednio do dolnej obudowy laptopa. Jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Zastanawiałem się generalnie nad wieloma rozwiązaniami, ale to wydawało mi się jednak, doszedłem do wniosku, że to będzie najlepsze i w perspektywie tych 3 lat uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma lepszego. Już samo podniesienie nóżek schłodzi nam i przyspieszy laptopa zdecydowanie, ponieważ no, nie musimy stosować tutaj żadnej podkładki chłodzącej. Tą podkładkę chłodzącą, zabierając laptopa, zabieramy ze sobą, ponieważ jest ona po prostu, jest on tak zrobiony, jakby miał podkładkę chłodzącą. Przed rozbieraniem laptopa jest bardzo wiele poradników. Każdego notebooka rozbiera się trochę inaczej, ale generalnie wszystkie mają bardzo podobną konstrukcję, czyli obudowę, płytę główną, miejsce na dysk, pamięć RAM i tak dalej, wentylator. Dobrze jest robić sobie zdjęcia. Jeśli nie zrobicie zdjęcia, a nie mieliście do czynienia jeszcze z tego typu elektroniką, to możecie mieć problem po prostu z podmoczeniem. Chociaż tutaj wszystkie te piny, konektory są zrobione tak, że każdy jeden pin, na przykład zestaw pinów w postaci wtyku, nie będzie pasował do innego gniazda, więc tutaj sobie z tym poradzicie. Natomiast jest wiele takich innych niuansów, że tak powiem, które mogą Wam nastręczyć trochę problemów i utrudnień, pytań. Natomiast tutaj, no, róbcie sobie zdjęcia, wtedy nie będzie żadnego problemu. Ja, jak widzicie tutaj, tak to właśnie, tak wyglądało skręcanie mojego laptopa po właśnie czyszczeniu.
I problemem było zawsze dostanie się do tego wentylatora, ale o tym w następnym odcinku. Efekt, zobaczcie, jest taki, że laptop sobie stoi, jak widzicie. Stoi sobie na nóżkach. Bardzo fajnie. Nie jestem w stanie wam pokazać, bo nie mam filmów ani zdjęć z tego, jak to wyglądało przedtem, gdy tam była podkładka zamiast tych nóżek. Ale tak krótko mówiąc i brzydko mówiąc, był to jeden wielki syf, kiła i mogiła, za przeproszeniem. Dosłownie tak to mogę określić, ponieważ tą przestrzeń wypełniała podkładka jakaś tam chłodząca zawsze. I ta podkładka chłodząca, słuchajcie, zawsze tam już po tygodniu, po paru dniach już się zaczynał zbierać kurz. A to na przykład dziecko przyszło, rozsypało trochę cukru, a to drożdżówkę na przykład, a to coś tam, chlebek, jakieś ciasteczko. I tego naprawdę to był jeden wielki śmietnik. Natomiast tutaj to właśnie jakby zdystansowanie tego notebooka od podłoża, tak dosyć wysoko, tak jak ja to zrobiłem, sprawia, że wystarczy go podnieść, tak jak ja go podnoszę, i po prostu odkurzyć lub przetrzeć szmatką. I jest to cała filozofia. Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie. Tutaj wszelkie inne, tak jak mówię, testuję to rozwiązanie tu od 3 lat. Ja nie mam klawiatury w netbooku, mam ją podłączoną zewnętrznie do USB. To także, słuchajcie, poprawiło, sprawiło to, że osoba korzystająca z notebooku sięga do klawiatury, a nie na przykład z kubkiem kawy, herbaty, a nie sięga do tej klawiatury nad laptopem. Tamtą klawiaturę, ja nie mam tej klawiatury, ponieważ mi ją po prostu dziecko zalało, wylało cały kubek herbaty. Na szczęście ja wiedziałem, co zrobić. Uratowałem notebooka, nie było problemów, ale po prostu tak to wygląda. Zawsze kubek z herbatą, z jedzeniem, z ciastkiem w ręku, czy z czymkolwiek, sięga tam, gdzie jest klawiatura. Nie tam, gdzie jest komputer, tylko tam, gdzie jest klawiatura. Więc lepiej stracić klawiaturę za 20 zł czy 30 zł niż klawiaturę z notebooka za tam 70 zł, a z wymianą 100 pewnie i 150 zł. Jeśli nie potraficie tego zrobić sami, a jest to bardzo proste. Także ja klawiatury nie mam i to także poprawia mi parametry, jeśli chodzi o chłodzenie. Tak jak mówię, on jest wart w granicach 200-300 zł, także no, ja tutaj nie mam jakichś specjalnych skrupułów, żeby po prostu mieć wyrzuty sumienia lub zastanawiać się, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Jestem bardzo zadowolony z tego właśnie, jak jest, z tej podkładki. Popatrzcie sobie, puśćcie sobie to jeszcze raz i sami ocencie i zastanówcie się, które rozwiązanie jest najlepsze, czy ta podkładka, czy właśnie ta. Krok następny, jak widzicie, to jest zrobienie otworów wentylacyjnych w obudowie pod pamięcią RAM, bezpośrednio pod kośćmi RAMu, pod modułami pamięci RAM. Ja to zrobiłem wiertłem chyba 7, 8 lub 10 mm, już nie pamiętam, ale te otwory, jak też tutaj zauważyliście, jest tam jakaś namiastka kratki wentylacyjnej, ale ta kratka wentylacyjna wcale aż tak bardzo nie schładza. Zrobienie tych otworów także ma zasadniczy wpływ. W bardzo dużym stopniu schładza tego laptopa, jak widzicie. Te otwory są bezpośrednio pod właśnie modułami RAM. Zrobienie tych otworów bardzo pomaga tutaj w chłodzeniu. Bo jeśli byście sobie, ja generalnie serwisowałem notebooki, miałem z nimi bardzo dużo do czynienia, sprzedawałem notebooki, sprzedawałem różne akcesoria komputerowe i tak dalej, elektroniczne, oprogramowanie, także ja miałem z tym styczność, nadal mam styczność. Natomiast co wam chcę powiedzieć, to to, że sprawdzałem sobie palcem na przykład temperaturę kości pamięci RAM pod obciążeniem, kiedy komputer jest włączony i kiedy nie jest obciążona. Kiedy oglądamy film, mamy włączoną przeglądarkę, na przykład Firefoxa, Mozilla lub Explorera lub jakąś inną, lub na przykład Painta, wtedy kość RAM, w ogóle kopiujemy jakieś rzeczy, wtedy temperatura kości RAM potrafi wzrosnąć o 5-10 stopni i to także jest powód, dla którego po prostu notebook traci na wydajności.
to co zabija elektronikę, to co zabija wydajność elektroniki, to nie jest, słuchajcie, kurz, to jest właśnie temperatura. Temperatura sprawia, że komórki krzemu tracą przewodność lub ulegają uszkodzeniu, lub jakieś podzespoły elektroniczne. Natomiast sam kurz, słuchajcie, sam kurz sprawia tylko i wyłącznie to, że utrudnia oddawanie temperatury tej części elektronicznej podzespołu półprzewodnika lub czegoś innego, na przykład procesora. Ten kurz utrudnia oddawanie go na zewnątrz, czyli takie normalne chłodzenie. I to jest właśnie, to zabija temperatura poprzez zbieranie się nadmiaru kurzu, zabija właśnie każdą elektronikę. I tutaj trzeba to odkurzać. Ja to tak właśnie pod tym kątem sobie zrobiłem, że to po prostu odkurzyłem. I ja tutaj jeszcze wam powiem, ja to przewierciłem wiertłem tym właśnie między 7, 8 a 10 mm. Następnie po prostu otworki, to ostre krawędzie, zadziorki po prostu zeszlifowałem dwu-trzykrotnie grubszym wiertłem. I takie wyszły, takie jak widzicie, takie nie ostre krawędzie, tylko takie lekko spłaszczające się. Ja to robiłem ręcznie, próbowałem to robić wkrętarką, ale niestety jeśli chodzi o wkrętarkę, to jest ona zbyt mocna. To tworzywo jest takie średnie, ani nie za miękkie, ani nie jest także zbyt twarde. Jest bardzo mocne, można je wygiąć pod bardzo dużym kątem i ona się nie złamie. Oczywiście w pewnych granicach rozsądku. Jest ono bardzo wysokiej jakości. Ja tak właśnie zeszlifowałem, z tym, że ja tym wiertłem szlifowałem ręcznie, już nie nakładałem go na wiertarkę, na wkrętarkę. To przewiercałem sobie właśnie wkrętarką tą Stanley, którą właśnie reklamuję w innym filmie. Bardzo ją polecam, bardzo jestem z niej zadowolony. Zdecydowanie polecam właśnie coś takiego. Są to pierwsze dwa kroki, od których ja zacząłem. Równocześnie także po tych robiłem następne. To już dowiecie się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że was do czegoś natchnąłem. Tak jak mówię, używam tego ponad 3 lata. Moim zdaniem zdało to zdecydowanie egzamin praktyczny przede wszystkim. Zapraszam na następną część. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.